Keshe Foundation, an independent, nonprofit, non-religious, space-based organization founded by nuclear engineer Mehran Tavakoli Keshe, is introducing to humanity the science of the universe, plasma science. Keshe Foundation develops universal knowledge and space technologies that provide solutions to major global problems, revolutionizing agriculture, health, energy, transportation, materials, and more. The application of plasma science in the form of specially developed plasma reactors and other devices will give humanity the real freedom to travel in deep space. Plasma science exists throughout the whole universe. It is here and it belongs to you. Our knowledge, research, and development regarding the plasma structure has progressed to the point of enabling everyone to participate in the process. Become a creator and understand the work of the universe for the good of humankind on this planet as well as in space. The use of MEGRAVs, nanomaterials, GANs, liquid plasma, field plasma, and other plasma technologies have come as a new dawn for humanity to progress and work in harmony with the universe. Conventional technology applications are wasteful, damaging, and cause pollution to the planet and all living beings. Plasma science provides solutions and improves existing methods and use of resources in all aspects that touch the lives of all beings. Plasma is defined by the Foundation as an entire content of fields which accumulate and create matter and is not defined by its physical characteristics like ionization or temperature. Also, with plasma science, we understand how we can convert matter back to the fields. Quoting from Mr. Keshe, MEGRAV stands for magnetic gravitational, which means plasma absorbs or gives. And every plasma has the both. It has give and it has take. And when they can't find the balance, they distance themselves until they find the balance they can give to the others, that they can receive what they want to receive and give further. Certain atoms and molecules release and absorb magnetic or gravitational fields. Released fields are available to be absorbed by other objects. The Keshe Foundation has developed a way to gather these free-flowing fields from the environment within a resourceful and beneficial new state of transitional matter, which M.T. Keshe named GANs. The first step of the process of the formation of various basic types of GANs is nano-coating metals. This is carried out either chemically by etching, steam coating with sodium hydroxide, or thermally by heating, fire coating by gas burner. During either coating process, gaps between outermost layers of atoms are created. The residual coating is often referred to as nano-coating, defined by the structured layers of nanomaterial, which build up during the creation process of the coating. Nano-coated metal, in interaction with other various metal plates, in a saltwater solution creates MEGRAV fields. These fields then attract available elements to form a specific GANs, which collects and settles at the bottom of the container. This GANs is formed from independent energized molecules like little suns that can be used in various applications.
Rozpoczynamy 84. warsztaty poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. Mamy dzisiaj 6 lipca 2017. Ja mam na imię Arek i będę pomagał Marcinowi i Pawłowi, gospodarzom dzisiejszego warsztatu, w którym nauczycielem jest dr Kesze, a tematy dzisiejszego warsztatu to streszczenie również dzisiejszego 179. KSW. Wyświetlenie części 4 dnia planu na rzecz pokoju dla ludzkości. Pytania, wymiana doświadczeń. Ja zapraszam, a jako pierwszego do mikrofonu zapraszam Przemka. Przemku, czy jesteś z nami? Oddaję Ci mikrofon. Tak, witam wszystkich. Dzięki, Arku. Także zaczynamy, tak jak powiedziałeś, od streszczenia 179. publicznego wykładu poszukiwaczy wiedzy, który odbył się dzisiaj rano. Dzisiaj czwartek jest szczególnym dniem, 6 lipca, kiedy cała fundacja obchodzi, powiedzmy, pierwszą rocznicę śmierci Fabio, który był bardzo, bardzo ważną i lubianą i kochaną osobą w fundacji. Jako że sam nie jestem, powiedzmy, długo studentem, może być może nie znam całej historii, także jeśli gdzieś coś źle powiem, to proszę poprawcie mnie, ale z tego co ja rozumiem, to Naomi i Fabio byli parą i rok temu miał miejsce tragiczny wypadek, w którym zginął Fabio, a Naomi została, że tak powiem, z bardzo ciężkimi urazami. Ten wypadek to nie był przypadek. Tutaj są, powiedzmy, zidentyfikowani sprawcy tego i jest to też, powiedzmy, bo co robi teraz też fundacja? Jak wiemy z ostatnich wykładów publicznych sprzed paru tygodni, to fundacja wspiera też naukowców, osoby, które są ciemiężone, które całe życie poświęcają nauce, a gdzieś tam są ciemiężone przez tych, którzy chcą ich okradać, którzy chcą zarabiać na ich pomysłach i nieraz trafiają do więzienia. Także fundacja wspiera też te osoby, tych naukowców, którzy za nic tak naprawdę, za to, za swoją miłość do nauki trafili do więzienia. I tak samo są podjęte pewne kroki, żeby złapać przestępców, którzy byli w fundacji, zwłaszcza grupę pedofilską, która operuje w Belgii, która to grupa, jedna osoba związana z tą grupą maczała ręce nie tylko w wypadku, który dotknął Fabio i Naomi, ale także w zamachach na życie doktora Kesze. Także w wyniku tego wypadku zaraz obejrzymy sobie bardzo wzruszający filmik, który pokazuje, który zaczął ten 179 warsztat poszukiwaczy wiedzy. I na tym filmiku będziemy oglądać progres, jaki został poczyniony w odstępie roku. Także ojcem Naomi jest Giovanni, który od momentu wypadku cały czas opiekuje się nią i każdego dnia jest przy jej łóżku. Lekarze nie dawali jej w zasadzie żadnych szans po wypadku. Dlatego, przede wszystkim dlatego, że miała dość mocne, rozległe złamanie biodra i odstęp między kośćmi był parocentymetrowy, było też bardzo, to wszystko było bardzo blisko rdzenia kręgowego, także generalnie lekarze nie podjęli się operowania tego. Naomi została wysłana na oddział w szpitalu we Włoszech, z którego w całej historii tego oddziału tylko jedna osoba wyszła stamtąd żywa, także w zasadzie jest to poczekalnia, umieralnia, można tak to nazwać. Także proces. Giovanni bardzo szybko zaczął stosować każdą wiedzę, którą zdobył. Zaczął na prędce robić gansy i pierwsze 3 do 5 miesięcy pracy z gansami, z różnymi health units, czyli tymi systemami leczniczymi, ich zadaniem było ustabilizowanie mózgu. I dopiero wtedy można było wybudzić Naomi ze śpiączki, bo po tym wypadku ona była w śpiączce i tak jak mówiłem, lekarze nie, w zasadzie ją skreślili, także nie było tam, powiedzmy, oczami obecnej medycyny nie było widać żadnego ratunku dla niej. I być może dlatego pozwolili też stosować różne tego typu metody lecznicze, jak gansy i te jednostki lecznicze, bo gdzieś tam to nie konfliktowało z terapią, nie było w zasadzie dla niej żadnej terapii, którą medycyna współczesna mogłaby zastosować. Także
Teraz w sumie po roku jest Naomi doszła do takiego momentu, kiedy już łapie kontakt z rzeczywistością, zaczyna być odpowiadać na bodźce, reagować, rusza się. Nadchodzi teraz przed nią etap przede wszystkim fizjoterapii, rozruszania mięśni, przywrócenia sprawności fizycznej, jak i sprawności umysłowej. I w najbliższym czasie, jak ten proces leczenia jej przywracania do zdrowia się skończy, Giovanni będzie uczył innych ojców, inne matki, jak można ratować swoje dzieci, które są w beznadziejnych sytuacjach po wypadkach, w których medycyna nie ma nic do zaoferowania. I myślę, że taka wiadomość od pana Kesze była tutaj, że dopóki mózg nie jest zniszczony, dopóki tam jest dusza, znaczy może inaczej, dopóki dusza jest cały czas w ciele, zawsze można gdzieś tam odzyskać, wyleczyć nawet uszkodzenia mózgu. Także myślę, że to jest taka pozytywna wiadomość dla nas wszystkich i światełko w tunelu dla tych, którzy znają gdzieś, mają w rodzinie czy wśród znajomych takie przypadki. Także zapraszam do oglądnięcia tego filmiku, podzielę go z wami. Okay, now I'll begin the video. Thank you.
Okay, just so people know, it's good for background that Fabio passed in an automobile accident on July 6, 2016. And also his girlfriend was involved in the accident and was in a coma for a good part of the last year. And Flint has put together a video entitled The Recovery Progress from Naomi, and I'd like to play that now. Thank you.
Zeta Ena Nanan Krista Zeta Brava Sum Mirati Brava Un piede dritta 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 più dritta dritta brava un piede dritta brava giusto prendi pronto sì. Bravi. Myślę, że to jest bardzo wzruszające dla wszystkich zobaczyć tak olbrzymi progres i ojca, który odzyskuje swoją córkę. Także myślę, że są z tego... Zobacz, w ogóle widać, jak ona chce. Tak no, jak ona wstaje z tego krzesła, po prostu widać, że ona chce i się cieszy, że to zrobiła. No, a tutaj widzimy już ostatni etap, pewnie z ostatnich paru dni, gdzie już prawie jest w stanie sama stać. I tutaj też dr Keszy i Giovanni mówili, że teraz już oczekują dość szybkiego postępu, chociażby dlatego, że fizjoterapeuta, który przychodzi i stawia przed Naomi różne ćwiczenia, przychodząc następnego dnia jest zaskoczony, jaki ona szybki progres poczynia, jak szybko postępuje ta rehabilitacja. Także myślę, że jestem pewny tego w 100%, że za rok o tej porze, w drugą rocznicę tego wypadku i śmierci Fabio, będziemy słuchać Naomi, jak nam opowiada o swojej trudnej podróży. Także myślę, że są, tak jak mówiłem, wiele wiadomości, wiele przekazów w tym, ale możemy się skupić na dwóch rzeczach. Po pierwsze, w momencie, kiedy dochodzi do takiego wypadku, w momencie, kiedy dzieje się, takie stają się okoliczności, dzieje się taka tragedia, to powtórzę jeszcze raz wiadomość od doktora Keszy, że zawsze możemy odzyskać, przywrócić mózg do funkcjonowania tak długo, jak dalej jest w nim dusza. Także myślę, że to daje nadzieję wielu z nas. A druga strona tego równania, bo tutaj mówimy o tym, co się dzieje po wypadku, jak sobie z tym radzić i jak przywrócić daną osobę z powrotem do życia. Jest jeszcze druga strona równania, czyli co robić z tymi, którzy mają nieczyste zamiary, nieczyste intencje, tak jak na przykład pan Biel, który był w fundacji, który jest odpowiedzialny za to i wiele innych zamachów śmierci i chociażby aktu pedofilstwa i przemycania dzieci z Afryki do Belgii. I w sumie od tygodnia już mówimy o tym, jest to blueprint pokojowy, także szukamy odpowiedzi na to, jak wprowadzić pokój na świecie, jakimi metodami. Myślę, że do tej pory tak można by to podsumować, że tu nie ma co pałać nienawiścią, tu nie ma co popadać w jakieś negatywne emocje, tylko trzeba dodawać do duszy, nazwijmy to, tych złych ludzi, tych tyranów, starać się elewować ich duszę. Tak samo jak mówiliśmy wczoraj czy przedwczoraj, trzeba też elewować duszę matki po to, żeby dzieci, które się rodziły, były wychowywane z odpowiednimi wartościami i żeby ich dusza nie miała potrzeby popełniania tego typu postępków. Później w dalszej części wykładu dr Keszy wspominał o nowej stronie. Tak jak wcześniej to było ogłaszane w rocznicę śmierci Fabio, została otworzona nowa strona cashfoundation.org. Ta strona jest, zresztą mogę ją w sumie podzielić, tylko ją znajdę. Także jak widzimy, ta strona jest czystsza, przejrzystsza i łatwiejsza do nawigowania. Znajdziemy tu te same informacje, co poprzednio, nawet więcej. Także proces aplikacji, tak jak tutaj widzicie, jest wytłumaczony dużo łatwiej niż poprzednio, czyli zaczynamy od podpisania World Peace Treaty, później jest formularz, który trzeba wypełnić, donacja, podpisujemy umowę studencką, uczymy się o etosie i o plazmie i potem dzielimy się wiedzą. Także zachęcam do odwiedzenia tej strony.
jest tu bardzo dużo informacji, strony, które się nie otwierają, są tu także informacje, gdzie można kupić, czyli tacy powiedzmy certyfikowani dostarczyciele produktów, magrawów, penów i tak dalej. Można też składać donacje tutaj w lewym górnym rogu. Także to był kolejny element, który był dzisiaj omawiany. Później dr Kesz skupił się, znaczy powiedział generalnie, jak to wszystko wygląda z tym centrum kosmicznym w Ganie, które zostało otworzone, bo było tam też trochę szumu, zamieszania i może troszkę takiej no, pewnego rodzaju komplikacji i zarzutów ze strony pewnych osób, bo ziemia, która została przepisana na rzecz fundacji, na budowę tego centrum, nie była osoba, która ją przepisywała, nie była uprawniona do tego, ale fundacja znalazła inny kawałek ziemi, który został, że tak powiem, donowany przez pewną osobę i tam teraz robota może ruszać pełną parą. Do tego dr Kesze wspomniał też o tym, że powiedzmy pensje, jakie płacą w Ganie, normalnie te pensje, średnia krajowa jest na dość niskim poziomie, powiedzmy około 200 euro miesięcznie, a dr Kesze mówi, że pensje, jakie płacą swoim pracownikom, są 4-5-krotnie większe i to też wywołało troszkę zamieszania na wyższych, powiedzmy, szczeblach, jak to jest możliwe, że pracownicy najniższego szczebla, pracownicy świeżo wychodzący po studiach, czyli po angielsku no, tak zwany graduate position, czyli takich świeżych pozycjach treningowych, w których są trenowani do danej pozycji, jak oni mogą tyle zarabiać. Także tutaj po raz kolejny objawia się to z fundacji, która nie będzie wykorzystywać taniej siły robotniczej, tylko będzie godziwie płacić swoim pracownikom takie same stawki, jakie płaci się w Europie. Dlatego też dr Kesze wspomniał, że będą zatrudniać kolejnych kilkaset osób, żeby pracowały w tym centrum. Także będzie się to wszystko, myślę, w bardzo szybkim tempie rozrastać z pożytkiem dla całej ludzkości. Też jako odpowiedź na zarzuty dr Kesze powiedział, że często są gdzieś, powiedzmy, osądzani przede wszystkim przez dwie osoby, które dużo nieprawdziwych plotek i dużo złej takiej prasy publikują w internecie na temat fundacji. Zarzuca się fundacji, że jest sektą, a dr Kesze powiedział, no ale to jest najdziwniejsza sekta na świecie, w której nie ma kościołów, nie ma rytuałów, nikt nie zabija, nikt nie czyni zła. Także myślę, że patrząc na etos fundacji i na to, co robimy, jak robimy, i nawet ta dyskusja z magrawami i generalnie pierwsza zasada fundacji, gdzie dajemy, dzielimy się tą wiedzą i urządzeniami za darmo, myślę, że to jest piękne. Także tutaj w sumie doszliśmy do 2 godzin tego wykładu. Myślę, że teraz pora na film z wczoraj, z 4 dnia blueprinta, na krótki kawałek, który został przetłumaczony przez naszych kolegów, a później wrócimy do omówienia drugiej części wykładu. Dziękuję. Dzięki, Przemku. Ja już tutaj przygotowuję filmik. Dajcie mi moment, już go tutaj udostępniam, ale zanim jeszcze przejdziemy tak jakby do prezentacji tegoż właśnie, to bardzo ważna informacja, jaka płynie dla nas w ogóle z tych wszystkich warsztatów, które odbywają się codziennie. To są warsztaty no, w zasadzie po 6 godzin, one trwają codziennie, tak? My staramy się przekazywać jakby takie najbardziej szczegółowe sprawozdania z tego, co tam się dzieje, takie praktyczne rzeczy, które sami w zasadzie musimy zacząć w pewien sposób ćwiczyć, wykonywać, jeżeli chcemy osiągnąć to, co jest tak jakby zamierzone, tak, żebyśmy w końcu zaczęli zajmować się samym sobą, w zasadzie tym, żeby to wszystko tak jakby zaczęło w nas pracować, a nie w urządzeniach zewnętrznych, można by to było tak nazwać.
zacznijmy to stosować. I tutaj naprawdę zwróćcie szczególną uwagę na to, co udało się przetłumaczyć wczoraj i dzisiaj. Dzisiaj puścimy ten większy fragment, tak jakby, ale to jest naprawdę mega, mega istotne, żebyśmy zaczęli z tym pracować po prostu. Nie tylko słuchać, nie tylko patrzeć, a naprawdę z tym pracować, bo to jest najważniejsza rzecz, jaka może być w tym momencie. Dobra, odpalamy. Or do you want a translation? I'm from Polish. Yes. Do we have a Polish translator online? Yes, hello, it's Paweł. I can translate it. Please, could you ask him what he's trying to ask? Mateusz, możesz powiedzieć, o co chcesz zapytać? Chciałem się przywitać na początku. Witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry, panie Kesze. Nazywam się Mateusz Kurnicki, jestem z Polski. He would like to say hello at the very beginning. He introduced himself that his name is Mateusz Kurnicki. He's become from Poland. Moje pytanie brzmi odnośnie duszy, która znajduje się z tyłu głowy. Jak może, w jaki sposób możemy sterować? Prawda? W jaki sposób możemy z nią sterować w stosunku do emocjonalnej części naszej głowy, serca? I think the Mateusz question. I think there is a feedback somewhere. Hello? If you get him to turn down his speaker, might help on that. I think someone's speaker might be turned up too much. A Mateusz, masz włączony może mikrofon? To wyłącz go, proszę. Hello? Right, so if we don't have a feedback, the question, I can hear myself, so hello? We can hear you, we can hear you. Yeah, try it, Paul. It's just some kind of feedback going on. I'm not sure what's going on there. Okay, yeah. So the question from Mateusz was regarding the soul, and then he raised the question regarding how he can work with the emotional part of the brain increase the strength of the fields of the soul in a way. Hello? So, as far as I understand what he says that he knows where the soul is, he recognizes that place, but he would like to know how to increase that. Mateusz, możesz powtórzyć pytanie, bo zapomniałem, szczerze mówiąc. I said to Mateusz, can he repeat the question just to make me that, you know, more correct in translation? Sorry about that. Let me unmute him. He might not be able to speak there. Let's try. Go ahead, Mateusz. Paweł, czy zadałeś to pytanie? Możecie powtórzyć? Okej. Okay. Moje pytanie jest, jak za pomocą, jak gdyby, ponieważ czuję ten tył głowy, czuję tą strukturę, w momencie, kiedy moje serce zmniejsza swój rytm, to czuję jakby ta struktura. Moje pytanie brzmi, powiedzmy,
as far as I understood, that was he recognized the place and he's working on it. He's trying to increase the fields, and the question was relating with the heart. Can he do that straight from the heart, and how to operate through the heart? If we go back to part of the original teaching in the medical section, which is on the, what you call it, on the health section of the Keshe Foundation, we did some 2 or 3 years ago. We explained when it came to about the blood, that how the blood is the carrier of the emotion. And in a way, is the connection between the information which comes from the soul of the every single cell of the body of the man to the master, which is the brain of the man. No blood vessels we find. Hello, Mr. Keshe. Information from the brain through our neural system to the physical part of the body of the man, like you want to move a finger, or you want to move a leg. The emotion or the operation of the soul of every single cell of the body of the man through the blood reaches the boundary of the brain. In a way comes to, because the brain of the man receives his energy from its environment and not through any other process. Our neural system grow, exist and operate through the energy which comes from the environment of the body of the man and not through the feet of the man. So they get information, they get their energy, they get their process, and by the blood circulating in the body of the man, as we think, that our body receives nourishment through our lymph or receives energy through our blood system. It receives the emotion, the feeling of every cell and delivers it within the boundary. Are we on? Well, we are, but I think Mr. Keshe is... But if we understand what we see in the structure, that it absorbs fields from the blood. Those fields are the fields of emotion. Those fields are the information from the soul of the cell, each cell. Sending message to the master in what it has received, what it feels, what is the essence of the position where it is. And then in doing so, it passages the message in the operation of the emotion, which is the blood of the man, to the master or to the center, which is the brain of the man. So when your brain operating through the soul of the man, which absorbs this energy from the universal community, and the information which comes from the bottom, which is from the physical part, we
which itself gave from itself for it to be created, it absorbs the essence and the energy of the soul of the physicality. If you understood this, and if you become clear in respect to this point, you understand something very interesting. And that is, you can use the energy of the soul of the physicality to increase or feed to the direction of the motion of the heart. You got to realize, in the coming time, when you become passengers of the space, there is one criteria and there could be one problem. Very likely, there will be no blood circulation. Extremely likely. So, what the way your body will operate is through the field strength of the structure of the soul and the soul of the cells. The way we receive energy to our soul and we dissipate it through the body of the man, through the brain, for it to operate. By the same way, the cells of the body of the man will be fed, which means what has happened and what will happen is that the man will start operating totally in a different process. And that process is, he will use the environmental or his surrounding field to elevate the soul, the energy of the soul, from the direction which is itself, the man's physicality through the soul of elements of the body of the man. This process in how we transfer energy from our cell without the connection to the physicality, it'll become part of the operation. But if we learn it from now, we understand that in so many ways, as we will understand more the operation of the body of the man, as we said that it has, each cell has its own soul, and through it feeds through the blood, and through the blood makes the connection between the physicality and the absorption of the energy from the physical part of the man to the soul of the man, that it transfers the emotion of the physicality. You can use this to elevate your soul. In a way, instead of taking it through the filters of the brain, the energy what you need, you can take energy through the soul cells of each cell of the body of the man and feed it to your heart, and then allow to increase it. I am more receptive to use my right hand to receive. I use that to transfer more energy at the level of my soul through my hand, through my arm, into my blood cell. Then I can dictate that I want to move to the left, or I want to create a condition of loving or giving or taking. You can use your physical entity, which is arm, legs and body, to dictate which part, which section, which emotion part you want to elevate in the whole work of the elevation of the soul of the man. You can identify which part of the soul needs
to receive or to contract. You will do this very, very naturally in a time to come. When you're retracting a physicality in one dimension and you want to enter and create another one. We think our cells of our body are just muscles, tissues and the rest of it. But in reality, they are part of the organization of the soul of the man. They're spreading to understand more of the totality. You call it aura, but in fact, aura comes from the interaction of the field of the environment and what the body gives and what the body absorbs. It's not only one way. If you do a same kind of aura analysis and you look and cut the body of the man across, you will see the aura is much stronger internally than is externally. We receive more through the souls of our elements. No już poczekajcie, przeładuję, bo chyba coś się stare napisy wczytały. Dajcie mi moment. Ja wam na rdzeniu dałam to, co poprawiłam. Dobra, dobra. Ale nie wiem, jak długo one były. No. Nie, nie, są do 48. Ale czego, kurczę, przecież ja to ściągałem. Dobra, dajcie mi chwileczkę, zaraz zaczniemy od tego momentu. Zapiszcie czas, 1.38. Przepraszam, ale nie wiem, co się działo. Dobra, zaraz to naprawimy. Marcin, jeśli masz jakąś awarię, to może ja puszczę, u mnie działa tylko. Okay. Przepraszam, chciałem po prostu dociągnąć jeszcze raz. Very naturally in a time to come, when you're retracting a physicality in one dimension and you want to enter and create another one. We think our cells of our body are just muscles, tissues and the rest of it. But in reality, they are part of the organization of the soul of the man. They're spreading to understand more of the totality. You call it aura, but in fact, aura comes from the interaction of the field of the environment and what the body gives and what the body absorbs. It's not only one way. If you do a same kind of aura analysis and you look and cut the body of the man across, you will see the aura is much stronger internally than is externally. We receive more through the souls of our elements of the cells of body of the man than we give, because we need it to confirm our existence. So
If you understand this, you can use your soul, you can use your blood circulation, you can use the operation of the heart, which is the center point, to divert, to attract, or to increase certain amount of the energies that the soul can cross the boundary of the physicality. As I said to the Mojans, I teach you many tricks. You have to understand which trick you need for what time and where and how. These are techniques that you need to know. It's very much when you drive a car. It's not just a gearbox, clutch and a brake, and accelerator. You got the wheels and all the roads are not straight. Every little nudge on the steering decides which way the body of the car goes, and every gearbox, it tells you what the speed it goes, and you continuously adjust it to keep it at the speed you want to go. So is the soul of the man. The soul of the man, it takes and it gives so much. So the rest of the physicality dictates and absorbs what the soul is short of. So you can use the elements of the organ of the body of the man to increase, to absorb, and to send or to deliver to the soul of the man through this process. You have to remember two crystal clear points. You cannot take your request, can I have? It's the same thing. If you take, you have stolen, because it needs to go through the process. Do I need it? Would it endanger my life? Would I exist if I gave? But when he requests, I need, as you are given, it means I do not need, you do not endanger me, you don't commit a crime, you do not break the law. When you give as a lover, there is no condition. Is the most unconditional position, and is the most beautiful way to be in, because you give. It depends on the lover to accept the love, which means I don't need it, but somebody else does, I already have a lover. Which means I receive my energy, I have what I need, and does not fit to me. And it's exactly, if you look, it's the behavior of the two magnets. I've shown it in many teachings. If you put two spherical magnets next to each other, which is the two soul of a man, when one does not need, one moves away till the point that I can receive what I need. The behavior of the soul of the man can clearly be shown with two spherical magnets. The two plasmas, and they move according to their strength and the position. So, if you understood this, and you understand that your soul is much more powerful, and your heart is the weaker, in the process of the soul of the man trying to elevate the soul of the physicality, which is with the heart of the man, the soul gives off the stronger order, and in that process it receives the stronger what it needs from universal energy or from the physicality part of the man, which has come by the blood itself into its surrounding. It's a tuning mechanism. Go back to the teaching, the health teaching, in respect to the blood and the brain, and you understand it fully. It's been clearly stated, we can explain it in depth. Therefore, there are many ways you can increase the level of your soul,
which means as it grows, it has to expand, and it expands, it can cross the boundary of the man, and in that process, the man becomes singularity, it becomes on its own. But for it to exist, now has to find another field that it can position itself in respect to. Strange game is the game of plasma. Any other question? Mr. Keshe, there's a question from Jan in the live stream. Question, how to strengthen the heart in the case of coronary heart diseases? That's only physicality. Okay, so I would extrapolate then that the physicality heart doesn't really, is not directly correlated to the field of the heart? You got to understand where the heart disease come from. There's a lot of I'm trying to choose my word that I can explain it clearly. Many heart diseases, what we see, it's the psychosomatic of the psychology and the emotion of the heart, the soul of the heart, in respect to its physicality. We see the brain of the man and how it manifests itself with different problems, and then it transfers it to physical part of the man. There is no difference between the heart of the man and the prostate of the man and the arm of the man or the liver of the man. Most of the heart diseases come from the soul of the man, but on the soul, on the physical side of the soul of the man. Once the world of medicine understand this, we should not see any heart diseases, as you call it. Why do we get the blood clot? Why do we get the blockages of the arteries? Stand still and think for 1 second. When you change the environment due to different strength, water become ice. So there is no difference. The problem has been that the man again has not understood the connection and the direction of the work of the heart and the brain of the man is exactly the same. Look at the chambers, look at the sections. But this one is for the physical part, but it carries his soul to the center, and the other one is for the soul itself and the emotional part of the body of the man. Then, if you can get a brain tumor, or you can get different materials created, different strengths in the brain. If you cut the brain, has different strength. Now you understand why you have all kinds of heart diseases, or what you call diseases. You elevate the soul, you will see the change in physicality of the heart too. Daniel done so naturally. I've done this many times. In recent past, I have accepted one case, which is very dear to me. Or do you want a translation? Okay. To właśnie ten fragment, który udało nam się przetłumaczyć. Także jeszcze raz dzięki wszystkim za tłumaczenie, za czas spędzony na tłumaczeniu, na korektach. I teraz wypadałoby coś tutaj wymurzyć, bo tutaj coś ciekawego zostało powiedziane i w zasadzie możemy trochę czasu też na to poświęcić, bo
jest to, powiedzmy, warsztat poszukiwaczy wiedzy, więc poszukajmy jej wspólnie. Co udało wam się tutaj wyłapać, co tak jakby można by było tutaj z tym zrobić? No, to było bardzo dużo informacji i przyznam się, że słuchając tego po raz kolejny zupełnie inne rzeczy wyłapałem, także jakbym mógł coś narysować, to bym może narysował. Śmiało, czekaj, już tutaj udostępnię. Takie może powiedzmy po prostu podsumowanie tego, no nie całego kawałka, bo w tym całym kawałku jest bardzo dużo informacji. Na początku mówiliśmy o tym, że to właśnie dusze cząsteczek, znaczy komórki każdej z nas żywią naszą duszę, nie fizyczności, tylko tą duszę, która jest zlokalizowana w mózgu. I teraz chciałbym to w sumie w trzech punktach omówić, więc najpierw zacznijmy od narysowania czegoś. Także jeśli tutaj to niebieskie kółeczko reprezentuje naszą głowę, nasz mózg, tam gdzie jest dusza niefizyczności, a to mniejsze kółeczko czerwone reprezentuje serce, tam gdzie znajduje się dusza fizyczności. Tu zostało powiedziane, że zresztą tak jak wiemy w plazmie, silniejszy karmi słabszego. I zostało powiedziane, że ta dusza fizyczności jest właśnie, ta dusza w sercu jest tym słabszym ogniwem, czyli dusza, ta, która znajduje się w mózgu, karmi duszę fizyczności. Poza tym też, co usłyszeliśmy ciekawego, to to, że ta dusza, która znajduje się w głowie, ona jest karmiona z dwóch kierunków. Także po pierwsze otrzymuje pola z Universal Community, czyli narysujmy to, że one przychodzą z góry, oraz otrzymuje pola z duszy fizyczności, z każdej komórki w naszym ciele, która to posiada duszę. Także jest to składowa, powiedzmy, suma pól wszystkich komórek w naszym organizmie. Także tu to karmienie, tak samo jak dusza karmi duszę fizyczności w sercu, tak samo nasza fizyczność, dusza fizyczności karmi tą duszę, którą lokalizujemy właśnie w mózgu. I myślę, ciekawa zabawa tutaj jest na poziomie, jeśli rozpatrzymy to odnośnie podróży kosmicznej, tej spaceship travel. Jeśli nie ma duszy fizyczności, wtedy musimy spozycjonować się w stosunku do czegoś. Także jeśli przyjmiemy tutaj to space travel, miejsce, znaczy moment, w którym pozbywamy się gdzieś tej fizyczności, także już nie rozpatrujemy duszy fizyczności tutaj, która jest na dole, tylko zostaje nam sama ta dusza, ta silniejsza dusza, która karmiła duszę fizyczności. W tym momencie musimy wiedzieć, co zrobić i w stosunku do czego się spozycjonować. Takie mi się nasunęły, powiedzmy, konkluzje z tego, zbierając to do kupy. Także proszę bardzo o ciąg dalszej dyskusji i dodanie do wiedzy. No, kto ma jeszcze jakiś pomysł? Witam serdecznie. Ja na przykład też taki kilka rzeczy odnośnie jak gdyby o tym kochaniu, prawda? Jak patrzymy na serce i na duszę, powiedzmy, fizyczności i tą główną duszę. I jeżeli mamy ten warunek z tym kochaniem, powiedzmy, ze względu naszej duszy, do duszy fizyczności, wtedy jak gdyby odpowiednia siła pól z naszej duszy do duszy fizyczności jest dostarczana, cały czas jest karmienie.
Jeżeli mamy komórki, komórki mają niosą powiedzmy siłę duszy i jak gdyby też jak gdyby mają duszę, prawda? Już myślę, że to rozumiemy. I te komórki w momencie, kiedy robią się coraz jak gdyby ta dusza tych komórek ewoluuje, też w pewien sposób może zasilać polami nasze serce. I to jest jak gdyby dla mnie ciekawe, ponieważ również jak gdyby tam była tak delikatnie wspomniana limfa w stosunku do karmienia naszej fizyczności. I limfa niesie jak gdyby, jak wiemy, jest częścią fizyczności, ale niesie emocje tej fizyczności. I też te emocje jak gdyby fizyczności są dostarczane przez krew. Do emocji, powiedzmy, limfy. To wszystko działa, jak gdyby te systemy naszych układów na emocjach. Oczywiście limfa ma te emocje fizyczności, a krew, jak gdyby, te główne emocje, które są dostarczane. Więc tutaj jest bardzo ciekawie, właśnie dr Keshe powiedział o tym kochaniu, co jest bardzo istotne. Ten warunek, prawda, zachowania tego warunku, ponieważ jak jest jak gdyby zachowany ten warunek, to wtedy to karmienie jest jak gdyby bardzo, bardzo jak gdyby bardzo dobrze zbalansowane i bardzo dobrze zachowane. Nie ma żadnych jakichś takich przerw, nie ma jakichś za dużych, powiedzmy, przerw w stosunku do współpracy duszy fizyczności z duszą nas samych. A jak wiemy, dusza właśnie, to co Przemek powiedział, dusza fizyczności jest słabszą duszą. Więc tak naprawdę tym głównym elementem karmiącym jest ta główna dusza, która tak naprawdę pobiera tą energię z unikosu, prawda? Więc jak gdyby krew dostarcza siłę emocji poprzez duszę komórek. Ta emocja jest dostarczana po naszym ciele, po naszym jak gdyby konsumowana przez nasze ciało w pewien sposób, ta energia, rozprowadzana tam, gdzie ma dotrzeć, poprzez nasz mózg fizyczny, czyli tą strukturę powiedzmy dwupółkuli mózgu, gdzie te żyły, jak widzimy, nie wchodzą jak gdyby do środka tych półkul, ale to nie przeszkadza temu, żeby mogły przekazywać te pola informacji, prawda? Te pola emocjonalne. Więc to jest jak gdyby dla mnie, ja tak to rozumiem, prawda, osobiście. Jeżeli chodzi, to dr Keshe też powiedział o tym, co jest według mnie bardzo, bardzo istotne, o tym, że powinniśmy na przykład poprosić samego siebie o wiele elementów w naszym organizmie, a nie tylko jak gdyby brać, robić, tylko jak gdyby tą interakcję między duszą fizyczności i naszą główną duszą. Według mnie powinniśmy też zwrócić na to uwagę, żeby oczywiście ja również, żeby bardziej też jak gdyby poprosić o to, a nie jeżeli wziąć, aby i jak gdyby przeciągnąć, czy jakkolwiek, a poprosić, zachować po prostu ten balans, tą równowagę, żeby nie ukraść, prawda, czasem z samego siebie do samego siebie, czy to tak zabrzmi. Więc ja tutaj chciałem te rzeczy na ten moment podkreślić. Ja bym miał do Ciebie, Mateusz, jedno pytanie, nie tylko do Ciebie, do wszystkich tutaj zgromadzonych, żeby każdy, jeśli może, było dodać do wiedzy. Tu dr Keshe powiedział... Słychać mnie, halo? Tak, tak. Mhm. Tak, tak. Bo tu mi wyszła wiadomość, że Zoom nie rozpoznaje mikrofonu. No nieważne, w każdym razie wyłapałem, że dr Keshe powiedział, że więcej dostajemy, dlatego ta aura w środku naszego ciała jest mocniejsza, bo więcej jest silniejsza, bo więcej dostajemy, aniżeli dajemy. Także ta grawitacyjność, gdzieś to pole grawitacyjne, to branie przeważa nad tym magnetyzmem, który dajemy.
A cały czas mówimy, że miłość bezwarunkowa to jest właśnie ten magnetyzm, to dawanie, żeby nią promieniować, żeby kochać cały czas. I czy tu nie jest to oby właśnie takie proste, że to kochanie, ten magnetyzm, który od nas promieniuje, może gdzieś zbalansować tą nierównowagę, która obecnie istnieje, czyli że więcej bierzemy niż dajemy. A jeśli więcej bierzemy, to co robimy? Utwardzamy się w fizyczności, gęstniejemy. Więcej jest dodawane do duszy fizyczności, aniżeli do tej głównej duszy, do tej duszy w głowie. Także czy tu zabawa nie polega na tym, czy to nie jest takie pytanie, co będzie, jeśli właśnie wyrównamy ten balans? Co jeśli będziemy dawać więcej tego magnetyzmu, więcej będziemy wysyłać, więcej będziemy dawać od siebie i zbalansujemy tą interakcję między tymi dwoma plazmami, między duszą, a między duszą fizyczności. Czy to nie jest ten punkt, o który chodzi i który staramy się osiągnąć, ten punkt balansu? Wiemy, co on oznacza w plazmie, prawda? Mhm. Jak jest balans, to zaczynają od siebie oddalać się, czyli w związku z tym dusza może w tym momencie elewować. No w tym momencie nie ma, że silniejszy karmi słabszego, bo są na tym samym poziomie. Dokładnie. Tak. I może iść w górę, może się odłączyć. Czyli może startować. Dlatego... Okej, dobra, mów Marcin. Dlatego doktor Keszew w pewnym momencie powiedział, że jeżeli, ja sobie pozwolę tutaj to dorysować. O, możesz cofnąć tablicę, Przemek? Dzięki. Myślałem, że chcesz zacząć. Nie, dobra. Tutaj jest okej, tak jak jest. Jeżeli w takim układzie jedno zrówna się z drugim, tak, i to co, połączmy kropki po prostu. To, co doktor Keszew mówił o tym, że widzimy błyski w oczach, tak? Pojawiają się pewne rzeczy, to w tym momencie to, co było wewnątrz, zaczyna wychodzić, tak? Na zewnątrz, rozszerza się. I co w tym momencie się dzieje? Tam padły takie bardzo ważne słowa, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, gdy to już samo z sobą nie może tak jakby dalej funkcjonować, tylko musi poszukać jakiejś innej plazmy, z którą wtedy będzie mogło funkcjonować. Czy to będzie silniejsza plazma, czy to będzie słabsza plazma, tak? Więc w tym momencie tak jakby my jako, tak jak ja to rozumiem, my jako my, jako ta jednostka totalnie indywidualna, jakby przestajemy się liczyć, bo jeżeli zostaniemy tylko na tym poziomie, to nie istniejemy, tak, w pewnym momencie, tak, bo jest balans, coś się tam zaczyna dziać. Ale wiecie co, powiedzmy, że to są te komórki ciała, różne komórki ciała. Pamiętacie, to bardziej może do studentów prywatnych, bo nie pamiętam, czy to było na publicznych gdzieś dokładnie omawiane, ale pamiętacie sytuację, kiedy doktor Kasza omawiał przykład tego? Mówisz o uczuciu pierwotnym, czy coś mi się pomyliło? Nie, teraz nie mówię o uczuciu pierwotnym żadnym, tylko mówię o konfiguracji reaktorów 129 Tesli. Bo tam były też trzy różnego rodzaju reaktorów. Słucham? Grawitacja, to czy... Wiesz co, ja nie pamiętam dokładnie, muszę się do tego cofnąć. Dzisiaj to wykopię i po prostu to znajdę, ale
Tam doktor Kesze opisywał właśnie, że były tak jakby trzy różne rodzaje reaktorów odpowiedniej konfiguracji, odpowiednio ułożone, coś tam jeszcze się działo między nimi i właśnie ta interakcja i to zapotrzebowanie, które gdzieś tam zostało stworzone, mówię, nie pamiętam tego dokładnie, tam powstała właśnie ta interakcja 129 Tesli. Na tym urządzeniu wtedy, kiedy oni to tam nagrywali w fundacji, tam razem z pomiarami i tak dalej, i tak dalej. Stąd wiedzą, że tam jest te 129 Tesli. I sytuacja jest mega analogiczna. Naprawdę. Do tego właśnie, co tutaj usłyszeliśmy od doktora Keshe, tak? Jeszcze jedna rzecz. Tam była przekierowanie energii, może zrobimy to w ten sposób, przekierowanie energii na przykład, nie wiem. Poczekaj teraz, wyjaśnij to, co po niektórym, bo oni może do końca nie rozumieją tej analogiczności, którą ty ją dobrze rozumiesz. Jeszcze jej nie rozumiem, dlatego mówię, że tylko mi się nasunęło i że to wykopię i wtedy będę mógł coś o tym więcej powiedzieć. Mówimy o tym, kiedy doktor Keshe w fundacji osiągnął na reaktorach trzech różnych typach reaktorów taki oto wynik pomiaru, tak? Ale dobra, wracając tutaj, to co doktor Keshe powiedział, w zależności od tego, co chcesz, żeby było elewowane, albo co chcesz, żeby się tam skurczyło czy zmniejszyło, tak? Może narysuję to inaczej. Co chcesz, żeby było elewowane, co chcesz, żeby się zmniejszyło ewentualnie w tej duszy, tak? Powiedzmy, że to jest ta dusza. To możesz brać, kierować to z różnych miejsc. Możemy cofnąć jeszcze raz to nagranie, możemy to przegryźć, jeżeli chcecie, jeżeli mamy na to czas. Ale możesz wziąć z ręki, możesz wziąć z... przepraszam. Nie tak miało być. Dobra, tutaj jeszcze raz. Możesz wziąć z ręki, możesz wziąć z nogi, możesz wziąć z wątroby. Dlaczego doktor Keshe powiedział o jeszcze jednej rzeczy, która padła na początku tych wykładów, znaczy w trakcie tych wykładów, tych pokojowych, jak mówił o pewnych rzeczach, mamy płuca, magazyn powiedzmy, czy reaktor gazowy, mamy serce, i po której stronie jest wątroba? Po prawej czy po lewej, bo zawsze się mylę. Powiedzmy, to jest prawa, to jest lewa. Po prawej. Po prawej. No to powiedzmy, że tutaj mamy wątrobę. I co, doktor Keshe, co to jest wątroba? Wątroba to jest magazyn. Źle, bo zaraz będzie, że magnes napisałem. Poczekajcie sekundę, zaraz to spróbuję wymazać. Napisz po prostu wątroba. Nie, to, że wątroba to tego, tylko ja chcę zapisać jej funkcję. To jest magazyn. Ja myślę, że to może tak uprościć tam wszystkie. No hej Paweł, jeżeli masz prościej, to ok. No myślę, że możemy to trochę uprościć. Ale halo, słychać mnie? Tak, trochę cię przerywa, ale jesteś. No cicho, ale słychać. Generalnie o co mi tutaj chodzi, w gruncie rzeczy każda komórka dokładnie tego samego, czyli zamiast odpad. W większości przypadków, praktycznie w każdym, jest to pewnego rodzaju pompa. Komórka sama w sobie jest pompą. Zachowuje się dokładnie tak samo jak planeta Ziemia i wszystkie inne elementy, więc jeżeli każdy element posiada duszę, to dlaczego nie ma posiadać tego komórka? Tą duszą jest nic innego jak wolna plazma w star formation, w reaktorze. Teraz, żeby przepływ był dynamiczny, muszą być co najmniej jak gdyby trzy elementy o różnym potencjale,
żeby plazma zachowywała dynamiczność. A jeżeli jest ich więcej, tym lepiej. W tym momencie nasze ciało składa się z ogromnej liczby, nikt tego nie jest w stanie do końca policzyć, są założenia aminokwasów, które posiadają swoje własne dusze. Każdy aminokwas posiada swoją własną plazmę. Teraz te wszystkie plazmy, te wszystkie aminokwasy są łączone poprzez wolne plazmy. To, co my nazywamy łańcuchem RNA i DNA, to jest fizyczna manifestacja struktury aminokwasu. Jego skręt zależy od siły, jakim elementem się łączy, jaki element jest pomiędzy nimi. Ale to też jest nie do końca teraz nam aż tak potrzebne. Bo idziemy bardziej w praktykę. Co to znaczy? To znaczy, jeżeli chcesz wziąć energię z wątroby, z palca, z czubka paznokcia na palca niczego na nodze, nie ma znaczenia, ponieważ wszystko jest zbudowane z tego samego. Niezależnie, czy my do tego przykleiliśmy naklejkę serce, płuco, palec, paznokieć, jakkolwiek, to jest ciągle to samo, bo w esencji to jest ciągle wolna plazma aminokwasu. I o co teraz chodzi? Chodzi o bardzo prostą zależność. Wiele osób, które pojawia się przy tej technologii lub w tej technologii, pochodzi z różnych środowisk. W tych różnych środowiskach te osoby zajmowały się czasami pracą na energiach, czasami po prostu zwykłą materialną jakąś strukturą. Ale w momencie pracowania nad zabawkami, które pokazywał nam dr Kesze, w każdym tym procesie coś się działo. Odczuwaliśmy coś. Swędzenie, pieczenie, jeżdżenie w kręgosłupie, no sami to nazwijcie. Jakkolwiek to nie nazwiecie, jest to tylko i wyłącznie interakcja wolnych plazm pomiędzy sobą. A cała reszta tego, czy my to opiszemy na różnych, na za pomocą różnych etykiet, którymi się posługujemy. I rozumiemy to. Jeżeli na przykład rozumiemy, że nasze ciało jest fraktalem, ale ciężko nam jest wziąć energię na początek z wątroby, bo jest to dla nas troszeczkę nie do ogarnięcia. Ale mamy palce. Mamy palce u dłoni, mamy czubki palców u dłoni, które nie dość, że widzimy fizycznie, to jeszcze jesteśmy w stanie je zobaczyć i odczuć w sposób plazmatyczny. Cała zabawa polega na tym. W momencie, kiedy mamy jakiekolwiek uczucia czy odczucia, to jest nic innego jak manifestacja emocji fizyczności. I w tym momencie możemy ją spotęgować. Spotęgować możemy je używając dwóch elementów w bardzo prosty sposób. Pierwszy element to jest dusza fizyczności, którym jest serce. Serce jest o mega, mega miliardy razy słabsze, aniżeli dusza, ale jednak dusza potrzebuje jej do zamknięcia lupa. To jest tak jak proton i elektron. W tym momencie, jak to zrobić? I wszyscy sobie zadają pytanie, no jak, no to wszyscy o tym mówią, to są jakieś rzeczy, ale ja tego nie umiem. Umiesz i robisz to na podstawie codziennej, teraz to sobie uświadom. Jeżeli masz jakieś uczucia, emocje, nie emocje w sensie płaczu czy radości, tylko emocje w stosunku do odczucia, czyli szczypanie jakoś tam, po prostu zrób jedną rzecz. Wyciągnij palce, otwórz dłoń jak pąk kwiata i uspokój się. Po prostu się uspokój. Nie myśl o tym, nie myśl o niczym. Po prostu pozwól sobie na chwilę spokoju. I wtedy zauważysz, że w twoich palcach zaczyna na ich czubkach dziać się dziwna rzecz. Sam ją nazwij. Możecie to zrobić teraz? Przecież nic do tego nie potrzebujecie. Za wyjątkiem swoich palców. I teraz, czy ktoś coś odczuwa, jak otwiera te palce? No to co to znaczy? Dla mnie to jest takie jakby lekkie mrowienie, ale wchodzące do środka, w kierunku ja poczułem ciepło na końcach palców. Dobra, ktoś jeszcze? Mrowienie w palcach właśnie, takie jakby się rozkręcało od czubków palców w głąb dłoni. No i zobaczcie, już rozumiecie plazmę lepiej niż Tesla. Bo umiecie dawać i umiecie brać.
ten element, który odczuwacie na palcach, to nie jest, że mi coś zmrowiało. To nie jest, że coś mnie się przypadkowo zaczęło dziać. To jest właśnie przepływ napięcia plazmatycznego. Zmienia się struktura pomiędzy aminokwasami i wolnymi plazmami, tworząc między nimi zupełnie inną interakcję, która nasza fizyczność odbiera jako silniejszą, a więc odczuwamy jej strukturę w pozycji już emocji. Czyli mamy różne, i zobaczcie, każdy z was to nazwał różnie, nieważne. To jest zupełnie nieważne. To jest jedynie ograniczenie naszej emocji i przepływu pól z duszy poprzez emocje do fizyczności i vice versa. Teraz kolejne doświadczenie, bardzo proste. Jak macie te palce i czujecie to mrowienie i rozumiecie, że to mrowienie, czy ciepło, czy zimno, czy swędzenie, to nie jest przypadek, tylko to jest właśnie napięcie plazmatyczne, to zacznijcie je zaciągać. Zaciągajcie je sobie poprzez swoją rękę do ramienia, poprzez szyję do czubka głowy. I czubkiem głowy wypuszczajcie to z powrotem do palców. Zamknijcie lub. Możecie to zrobić? No. No i no co oznacza? No dobra, ktoś poszedł kawałek dalej? Ja zaczynam czuć całą drogę. Od palcy, przez rękę, przez szyję, po czubek głowy i tak dalej. I tak się kręci. Ale co się kręci? No, płynie sobie. Okej, okay, dobra. Coś poza mrowieniem palców jesteś w stanie opisać z punktu swojego zrozumienia, powiedzmy? No kręcioła czuję i ten przepływ, nie? Z tych mrówek jakby, te mrówki jakby się ciągną przez całą dłoń, przez szyję, do czubka głowy, kręcią się, rozkręca i znowu do rąk i tak w kółko. No dobra, okej. Okay. Ktoś jeszcze? Dzięki bardzo. Ja ci powiem tak, że to, co zaciągam, mogę kontrolować. Co chcę zaciągać? Dzisiaj to się kapnęłam, że mogę to kontrolować, co zaciągam i ten moment tam, to gdzie to czuję, nie wiem, no rozprowadza to. Wiesz, no ciężko mi jest to powiedzieć, on to rozprowadza, ale w jakimś, no nie kontrola, też to by było jakieś upiększanie, ale on to rozprowadza i za każdym razem jak coś jest nie halo, to ja wiem, że to jest nie tak. No dobra, okej. Okay. Kto jeszcze? Ja może ja chciałbym się podzielić taką sytuacją, znaczy takim punktem zrozumienia, bo to mnie to pomaga i to jest jakby pewien fraktal, taki można powiedzieć przykład z życia, który miał miejsce w sumie parę godzin temu. Była taka sytuacja, że Przemek napisał, że chciałby podzielić się albo opowiedzieć tym, podzielić się tym, skrócić nam właśnie to dzisiejsze spotkanie KSW. I nie było tego jeszcze na YouTubie. Nie można było tego ściągnąć, zobaczyć, bo Przemek nie oglądał. I po prostu wyłożył ofertę, chce coś dać. Ale nie miał wszystkiego, co potrzebował. Powiedział, złożył ofertę. I po prostu przyszło mi do głowy, że skoro nie ma na YouTubie, to jest na live streamie ten film i można go stamtąd obejrzeć. Podałem mu link. Więc w
jakby silniejszy karmi słabszego i Przemek jako silniejszy w tym momencie chciał zaoferować, ale nie miał wszystkiego. Słaby daje, oddaje część silniejszemu. Więc ja podałem mu ten link i to było to, co było potrzebne do tej wymiany. Dzięki temu Przemek mógł zaoferować w pełni to, co chciał zaoferować, a ja ze swojej strony mogłem skorzystać z tej jego oferty w pełni, ponieważ dałem od siebie tyle, ile było jemu potrzebne i ta pełna wymiana nastąpiła. No piękna. I to jest między innymi dla mnie ten sposób, w jaki plazma funkcjonuje wszędzie, gdzie to tylko w życiu możemy to zobaczyć. Jeśli właśnie, jeśli znajduję taki punkt, w którym właśnie rozumiem to, co się dzieje dookoła mnie, to mogę zająć stanowisko, zająć pozycję i wtedy okazuje się, że wszyscy są zadowoleni, skorzystaliśmy na tym wszyscy, bo ja dzięki temu skorzystałem z wiedzy Przemka, Przemek chciał się podzielić, a wszyscy razem to jeszcze obejrzeliśmy, więc zysk jest nie tylko między mną i Przemkiem, zysk jest o wiele większy. I tak ja rozumiem między innymi działanie plazmy, nie tylko patrzę na to pod kątem pracy z własnym organizmem, z tym, żeby jakoś wykorzystać siebie samego do tego, żeby pracować pod tym kątem, pod kątem odczuć, ale również to też jest dokładnie ta sama zasada, tylko że w innym fraktalu. No, pewnie, może być, ale ja bym tutaj, no to jest ładny przykład pewnie, natomiast ja bym chciał tutaj skupić się na fizyczności, bo do czego dążę? Chcę pokazać wam wszystkim podręcznik, jak zlokalizować własną duszę. Po prostu, w którym miejscu wasza dusza się znajduje. Żeby zrozumieć duszę i jej pozycję, muszę zacząć rozumieć pozycję moich plazm, ale nie muszę iść przez całe ciało. Wystarczy, że zrobię to przez moje palce, przez czubki palców. Jeżeli ktoś ma już elementy posunięte dalej, gdzie wczoraj zrobiliśmy takie doświadczenie na plazma czacie i przez co zrozumieliśmy jeszcze więcej, to w ogóle wam zaraz o tym opowiem, to jest już w ogóle petarda. W momencie, kiedy zasysam tą energię do siebie, ja na przykład osobiście nie czuję płuca, ale wielu z was jakoś tam je odczuwa. Natomiast wielu z was czuje trzecie oko, to co nazywamy potocznie trzecim okiem, i wielu z was odczuwa kręcenie na czubku głowy, ale też wielu z was odczuwa kręgosłup. Teraz jeżeli macie te odczucia, to zróbmy teraz małe doświadczenie. Zastrzyjcie przez palce dodatkową porcję energii poprzez manifestację fizyczności, żeby te punkty się uaktywniły i zobaczcie, jak szybko możecie je odpalić. Możemy to zrobić teraz? I podzielić się tym? No to jest natychmiast w zasadzie. Dokładnie. A teraz, jeżeli weźmiemy drugą rękę, czyli załóżmy prawą, mamy skierowaną przed siebie, a tak jakbyśmy chcieli kran odkręcać, mamy tak otwarte palce, a lewą rękę, czubki i palców skierowujemy w kierunku prawej dłoni, wtedy zamykamy jeszcze dodatkowo lupa, jeszcze większy kopiec plazmatyczny. Możecie to spróbować i podzielić się? Tak, ja to robię już od wczoraj i dzisiaj zauważyłam, że dystans między nimi się powiększa. Nie wiem, co to jest. No dobra, a ktoś jeszcze? Dzięki bardzo. No ja mam tak samo, ja mam podobną sytuację, tak, że czuję się po prostu przepływ przez ręce, ale dodatkowo teraz jeszcze nie miałem okazji, żeby tak się skupić za bardzo, ale dodatkowo właśnie jest to, że z tyłu głowy robi się nam po prostu odczucie takiego większego ciśnienia, gdzie czujemy ten przepływ między głową a dłońmi i ogólnie możemy jakby trochę
pozycjonować tę energię, która przepływa. Dobra, okej. Okay. Ktoś jeszcze? Mirek z tej strony. Mhm. No ja czuję ten przepływ bardzo mocno w płucach, w klatce piersiowej. Jest to bardzo duże ciepło. Okej. Okay. Taki krąg się robi między rękoma a tułowiem i te, jak mówię, no właśnie to ciepło w piersiach. Dziękuję. Dobra, fajnie, dzięki. Ktoś jeszcze? Witam, Mirek z tej strony. Ja mam tak, po prostu odpala mi się potem trzecie oko i ten kręcioł schodzi na tył głowy. Już jest na tyle głowy i to jeszcze, no ten oddech jest też płytszy, na pewno. Jak trzymasz tak dłonie w tej pozycji, tak? Czy generalnie? Nie, ja tylko tą jedną, wiesz, bo ja Paweł cały czas przez ręce ciągnąłem tą energię, zawsze miałem mrowienie, tylko ja po prostu tego kręciła sobie odpalę moment, to tam jest żaden problem dla mnie, tylko że potem dalej nie ciągnąłem tego i cały czas tylko kręcił, bo nieraz tam się trzecie oko odpaliło, a w tym momencie teraz, jak jest trzecie oko, to kręcioł po prostu już go nie ma na czubku, tylko schodzi na tył głowy. Dobra, okej. Okay. No, to jest... A to potwierdzę, że schodzi na tył głowy, bo właśnie w tym momencie czuję, że schodzi to na, jak to nazwać, tył uszu, tył głowy. Jest takie mrowienie aż do kręgosłupa, a do tego górnej części na, nie wiem, na karku, a dalej jeszcze nie wiem, jeszcze nie doszłam. No ja muszę jeszcze to sprawdzić, tak jakby w innym świetle, tak na dobrą sprawę, albo najlepiej bez światła, ale w zasadzie jak się patrzę na tą rękę i staram się kontrolować ten przepływ, to faktycznie zaczyna ta ręka troszeczkę inaczej wyglądać, co mam na myśli, że zaczynam po prostu widzieć aurę, tak, czego wcześniej nie widziałem. No, w pewnym sensie. Ale jaja. No to Marcin, dzień dobry. Teraz tak, teraz posłuchajcie moi drodzy, bo to ma być dla ludzi, którzy dopiero zaczynają, żeby mogli zrozumieć. Więc nie galopujmy za szybko do przodu, dojdziemy do pewnych elementów. Kto jeszcze może się podzielić? No ja mogę się podzielić, co się wczoraj działo po tej naszej sesji, to znaczy co się dzisiaj działo, także dzisiaj cały dzień chodziłem i w zasadzie przez 80% dnia coś miałem odpalone, a mówię coś dlatego, że mi się to przełączało między kręciołem a tyłem głowy. Nie? I w zasadzie większa proporcja to było to takie lekkie ciśnienie z tyłu głowy. Nie? Ale nie musiałem na tym w ogóle pracować, w ogóle tego nie uruchamiać, chodziłem. A możesz trochę głośniej, czy to tylko ja ciebie tak słabo słyszę? Dobrze, mówię, że ten, że w zasadzie cały dzień z tym chodziło. Nie skupiałem się na tym, nie starałem się w ogóle tego kontrolować, tylko mi to towarzyszyło jak po prostu kumpel na wagarach, nie? No to ja mogę pocieszyć początkujących, bo ja w tej chwili to ewentualnie tylko coś na rękach czułem. A czemu mówisz pocieszyć? Możesz to wyjaśnić? No mówię, jak będą początkujący, nie? Więc jeżeli będą zaczynać, to nie muszą się martwić, że tak jakby nie odczuwają, nie? W tej chwili to są odczucia tylko jakby na samych rękach, nie? Nic tam dalej nie idzie. No, dokładnie. Fajnie, dzięki. Ktoś jeszcze? Ja mam taką obserwację ciekawą, Kuba z tej strony, dobry wieczór. Jak się tak chwilę skupiłem na tym przepływie, czyli prawa ręka prosto i wyprostowana, lewa ręka palce do środka, odczułem taki fajny, delikatny przepływ, niby chłodny. Czułem na wnętrzu prawej dłoni, ale czułem to, że to zamyka ten obieg i ten przepływ dotyka jakby tej, którą wcześniej jakby zapamiętałem z odczucia gansu. Jakby mam wrażenie, że to właśnie rezonuje tą emocją po skutecznym układzie kostnym i tej części jakby fizyczności.
A, i doszło jeszcze takie ciekawe odczucie jakby tego ciepła rezonansu. Raz, że z tyłu głowy, ale dwa, że z tyłu podniebienia. Tam jakby głęboko, wysoko. Troszkę mi to przypomina taki specyficzny posmak po zjedzeniu dobrego, słodkiego cukierka. Jest coś tak na styl, z tyłu gardła czasami, troszkę jak szczypanie to na tyle gardła, ale to raczej jest miękkie, takie jak sami. To ja wam powiem, że w tym momencie jest u mnie coś takiego, że po bokach języka, tych głębszych części, jest taki lekki prądzik. Nie wiem, czy to prąd, to nie jest prąd, ale czuję. Nazwijmy to napięcie plazmatyczne, tak? No, taką jakąś tam elektryczność. A w głowie to są po prostu totalne takie impulsy, bum, bum, bum. I nie z całej głowy, tylko wiem, że od tego środka. No dobra, moi drodzy, to teraz kolejna rzecz. Czy jeszcze ktoś by chciał się wypowiedzieć? Bo jest tutaj nas parę dziesiąt osób i myślę, że 6 osób to raczej nie jest zbyt dużo w stosunku do... Ale wiesz, no nie każdy wie, jak wiesz, jakby do tego dojść. Ja do tego na przykład... To właśnie dlatego teraz właśnie żeby teraz to zrobić i żeby się zacząć wymieniać poglądami. Ja wam powiem, dzisiaj mi w tym bardzo pomogło Arka doświadczenia, Przemek do tego coś dopisał, potem Monia coś też napisała i powiem tak głęboko na koniec, Wioleta, mama Przemka napisała do mnie taką prywatną wiadomość, wysłała, wiesz, prozaiczny filmik. Jak tam się sarenka przytula do człowieka, zwykła koza się przytula do ciebie, jakaś kaczka leci do ciebie i się do ciebie przytula, wiesz, takie totalnie... No i to we mnie wzbudziło takie emocje, dzięki którym wczorajsze nasze doświadczenia dzisiaj zrobiłam i się wystraszyłam. Dobra, Marzenka, pozwól innym mówić, ok? Czy ktoś jeszcze by chciał coś powiedzieć, dorzucić do tego? Filmik wysłałam celowo. Dobrze, przepraszam, Wiolu, mów, a później ja coś powiem. Filmik był wysłany celowo do kilku osób, do ciebie, Marcinie, też. Wiedziałam, że wzbudza on takie energie w każdej komórce, w każdej duszy komórki. W związku z tym na pewno było wam łatwiej dzisiaj odpalić pewne rzeczy. No a z tymi doświadczeniami możemy wrócić do tematu, moi drodzy. Właśnie do tego chcę zmierzać, tylko jeszcze mamy kilka osób na panelu widzów, więc jeżeli też się chcą w jakiś sposób podzielić, to też w jakiś sposób zapraszamy, tak? Czy na czacie, czy jeżeli chcecie przejść na panel i coś powiedzieć normalnie za pomocą mikrofonu, to podnieście rękę, przeniesiemy was na panel. To tak w ramach ogłoszeń. Powiem wam tylko tyle pokrótce, jeżeli mogę się jeszcze wtrącić, że doszłam do emocji z dzieciństwa, gdzie się czułam najpiękniej, najbardziej bezpiecznie i to mi dało kopa. I tak myślę, nie wiem, nie chcę teraz gloryfikować uczucia miłości czy czegoś tam do partnera, ale myślę, że uczucie to z dzieciństwa, uczucia, gdzie się czujesz najbezpieczniej i najpiękniej, jest jeszcze mocniejszym uczuciem niż uczucie miłości. Takie dzisiaj miałam wrażenie i po nim jakby zdarzyły się dziwne rzeczy, także
No fajnie. Ludzie, ludzie słuchajcie swoich uczuć. Dobra. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Bo jak nie, to przejdziemy do kolejnego elementu. Jeszcze ktoś? Czy w ogóle ktoś jest, kto tutaj nie próbuje tego? Z jakiejś przyczyny? No dobrze, to jeżeli nie ma... Jestem, jestem. Halo? Witam, Tomek z tej strony. No witam. No, prądy plazmatyczne, czy jak zwał, tak zwał, ja odczuwam od dłuższego czasu, aczkolwiek w ostatnim okresie się powiększają, to znaczy miałem to w lewej części głowy nad uchem, a w tej chwili mam to, mam je, odczuwam na, tak jakby opaskę taką, nie wiem, no jakby opaska była na głowie, na całej części głowy, aczkolwiek nie czapka, tylko sama opaska. I powiem wam, że przychodzi to w różnych momentach i przychodzi to tak naprawdę nie wtedy, kiedy ja chcę, tylko wtedy, kiedy przychodzi samoczynnie. No, tak się dzieje. Tak? A powiedz, pomagasz sobie właśnie tym układem rąk? Ten układ rąk, to powiem ci, że miałem taką chwilę, kiedy byłem... kiedy Keshe opowiadał, żeby, kiedy powiedział, żeby zacząć, że będzie ten blueprint dla pokoju, więc przed tym blueprintem wyszedłem sobie na miasto i stanąłem, rozłożyłem ręce i wtedy się coś zadziało. Ciężko powiedzieć, jak to było, ale, ale ludzie reagowali jakoś, no i u mnie się zadziało przez ręce. Więc właśnie o to chodzi, że te palce są na... To jest nasz kolejny krok w naszym zrozumieniu. Jeżeli nawet sobie spojrzymy na mapy refleksologiczne, to wszystkie końcówki naszych palców odpowiedzialne są za odpowiednie części mózgu, a kciuk za duszę. Teraz, jeżeli pomagamy sobie i nawet nieważne, czy się na początku wstydzicie sami ze sobą zrobić coś takiego, bo wiem, że ludzi, jest dużo ludzi ma z tym problem, bo po prostu się nawet wstydzą samym siebie. To usiądźcie sobie wyprostowani na krześle albo sobie stańcie. I teraz kolejny element. Jeżeli stoicie wyprostowani lub siedzicie z wyprostowanymi plecami, pochylcie delikatnie głowę, ale samą głowę ku przodowi, tak żeby serce zrównało się z tyłem głowy. I wtedy jak będziecie zaciągać to przez palce, to zobaczycie, że bardzo szybko zaczniecie lokalizować swoją duszę. Możecie to zrobić teraz, mogę was poprosić. Bo to jest tak proste. Dwie minuty i po sprawie. Możemy? I czy możemy się podzielić? A jeżeli nie wychodzi, no to nie wychodzi. No to znaczy się, że myśmy chwilę popracować. Paweł, coś ci się dzieje z mikrofonem, wiesz? Już cię prawie nie słychać. Aha, no pewnie zaraz będziemy słychać, bo przyjeżdżam koło, szczerze mówiąc, najmniejszego miasta na świecie. Już jest lepiej trochę. No, teraz jest ok. No i co, moi drodzy, pracujemy nad tym? Możemy wrócić z feedbackiem jakimś? No. Feedback jest taki, że tak jakbyś miał w głowie, jak to się nazywa po polsku, Wasserwaage. No tą taki kijek, jak poziomicę, no. I dokładnie, no dokładnie mam tą poziomicę i wiem, gdzie muszę to, wiem, gdzie muszę głowę schylić. Dobra, ktoś jeszcze? Ktoś tam coś pisze, ale ja nie jestem na komputerze, nie jestem w stanie tego czytać. Michał pyta się, czy mogę prosić jeszcze raz o informację, jak ułożyć ręce, dłonie. To możesz, Marcin, powtórzyć? Jedną prawa ręka, sorry, prawa ręka, jakby chciał dotknąć ściany, ale w połowie zaciskasz palce. Lewa dłoń
dochodzi do niej w tej samej pozycji, na tej samej pozycji. Okej, okay. No to niech Marcin jeszcze opisze to. Cześć wszystkim, Dawid z tej strony. Jeżeli jest taka możliwość, chciałem prosić, żeby ktoś podzielił białą kartkę i narysował właśnie dłoń taką, żeby jakby się chciało odkręcić kurek, tak jak Paweł powiedział, z rozdzielonymi palcami i drugą dłoń przyłożoną do niej naprzeciwko po prostu. A odnośnie właśnie tego pochylania głowy, to w momencie właśnie jak się siedzi, akurat ja siedzę i ma się wyprostowane plecy, to odpala się po prostu albo te palce właśnie, albo czubek głowy. Jak ktoś coś czuje, to lepiej, łatwiej, bo jak już umie to odpalić, to wtedy to jakby no, łatwiej idzie, bo ten strumień wtedy z serca właśnie wychodzi. I jak się pochyla głowę, to ten strumień, jak on idzie do góry i przecina właśnie do tego stopnia, przechylimy głowę do przodu, całą głowę z wyprostowanymi plecami, to jak on przetnie właśnie w momencie, kiedy ten strumień przetnie właśnie duszę z tyłu głowy, to powinniśmy to poczuć. Poczujemy to. To wymaga praktyki, jedni szybciej, drudzy wolniej, ale wiadomo, to każdy ma swoją drogę. No i to tyle. Ja osobiście czuję właśnie, jak pochylam głowę, to nie wiem, broda jest od klatki piersiowej jakieś 5 cm. To tyle mniej więcej pochylam. Potem chcę rysować. Wystaw rękę, dłoń prawą nad siebie i wyobraź sobie, że masz ścianę. I teraz tak, przed ścianą zginasz palce, tak jakbyś miał jabłko w ręce. Lewą rękę wystawiasz tak jak prawą, ale w kierunku prawej dłoni. I robisz dokładnie to samo. Tu nie trzeba żadnego rysunku. Dla mnie żaden rysownik, więc ciężko mi zacząć. Rozumiesz? Prawa ręka ma jabłko w dłoni. Jest wystawiona przed ciebie. Lewa ręka ma też jabłko w dłoni. I właśnie tak obejmujesz tymi palcami to jabłko. Prawa ręka jest na wprost. Lewa skręca się do prawej z tym jabłkiem. I tak zostawiasz. Dobra, dzięki. To teraz kto jeszcze mógłby tutaj coś? Podzielić się informacją. Ja dzisiaj odczuwam niewiele. Wczoraj troszeczkę więcej odczuwałem. Może dlatego, że to jest na żywo, a ktoś jeszcze mógłby się podzielić tym? Tomek jeszcze raz z tej strony. Serducho chce wyskoczyć z klaty. No, też może być. I dolna szczęka nie chce się ustabilizować, cały czas drży. O, proszę. Waldek z tej strony. Witajcie. Ja jak ułożyłem te ręce tak do ściany i lewa ręka do prawej ręki, to przez ręce to jakby przepływało powietrze, energia i ten. I takie czuję jakby to było koło zamknięte, ale to koło jakby było takie nierówne i takie jakby mi ręce rozpychało i ściągało. To tyle, dzięki. Ktoś jeszcze? A czujecie coś między tymi dłoniami? A
rzeczy. Czy możesz powtórzyć pytanie? Nie wiem, kto to mówił, ale bardzo byśmy cię prosili, bo nie słyszeliśmy. Czy czujecie jakieś coś między dłoniami? No, ktoś jeszcze by się chciał podzielić swoimi spostrzeżeniami? Teraz, dlaczego mówimy o tym? No ja czuję ciepło i właśnie tak jak Waldek powiedział. Tak jak Waldek powiedział właśnie, że taka kula jest, ale ona jest nierówna, nie? I to tak jakby, jak się te palce przybliża do siebie i oddala, to ona, ta kula po prostu zmienia swoją wielkość, zmienia swoją gęstość, można powiedzieć. I ciepło też się zmienia, nie? Jest bardziej ciepłe i mniej. Dobra. No ja też mogę potwierdzić takie doświadczenie właśnie jakby ciepłej piłeczki na środku prawej dłoni. No jeszcze tak krótko dodam, jeszcze ponownie teraz, jeżeli ćwiczyliśmy to na dłoniach, gdzie złożone mieliśmy palce lewej ręki, coś na zasadzie takiego czubka, a drugą mieliśmy rozprostowaną i centralnie kierowaliśmy czubki palców w prawą rękę środek, to w lewej ręce po drugiej stronie ręki utworzyło się coś takiego na zasadzie jakby takiego pola, gdzie odczuwamy jakby coś jakby narosło na tej ręce. No i później po odłożeniu nawet już to się utrzymuje przez jakiś czas na skórze właśnie takie uczucie właśnie tej energii, gdzie ona tam zostaje. Ktoś jeszcze próbuje? A postarajcie się, moi drodzy, ukierunkowywać. Nie, żeby to było z przypadku, ponieważ na samym początku, jak jeszcze wiele rzeczy nie rozumieliśmy, to okej, nie wiedzieliśmy, jak to zlokalizować. Ale to, co na przykład odpowiedział dr Kesze na pytanie Mateusza, rozwiewa wiele, wiele, wiele wątpliwości. Będziemy jeszcze do tego na pewno wracać. Ale teraz możecie się zacząć tym bawić na poziomie, na tym, na którym bawią się te osoby, które od jakiegoś czasu spędzają nad tym, praktykują nad tym i mogą się podzielić z wami tymi elementami. Więc to nie jest ułożenie techniki, to nie jest budowanie żadnej techniki, absolutnie nie. Ale to jest zaledwie ten początek, gdzie poprzez fizyczność możemy zacząć rozumieć istnienie duszy. Teraz właśnie przesunięcie tej głowy do linii serca, sami widzicie, że zaczyna nam pokazywać zupełnie coś innego i zwróćcie przy okazji na pewne elementy. Ja nie będę mówił, co się dzieje, tylko na jakie możecie zwrócić uwagę. Pierwszy element to jest tył głowy. Drugi element, co się w nim dzieje. Trzeci element, w jaki sposób się w nim to dzieje. Czwarty element, co się dzieje na środku czoła, pomiędzy brwiami i na czubku głowy. Zwróćcie uwagę. Kolejnym elementem jest to, że przy przesunięciu tego zaczynacie odczuwać jak gdyby intensyfikację, zwiększenie. Teraz jest bajek. Wczoraj to odkryliśmy, wczoraj to zrozumieliśmy. Ja osobiście dzisiaj powtórzyłem to dwukrotnie i to jest po prostu niesamowite. Pomaga przy tym technika stereogramu. Czy wszyscy wiemy, co to są stereogramy? Nie wiemy. Wiemy, co to są stereogramy. Teraz, jeżeli wiemy, jak się patrzy na stereogramy, tak? To właśnie technika tego patrzenia, bo nazwijmy to technika, po prostu rozwali nas. W momencie, kiedy zlokalizowaliście duszę i
czujecie to z tyłu głowy, gdzieś tam, w jakiś swój własny, indywidualny sposób i przeciągacie tą energię jeszcze dodatkowo przez paluchy, wtedy spróbujcie patrzeć przed siebie jak na stereogram. Pamiętacie, jak na córkę szanowni, zobaczycie światło we własnych oczach? Zaczniecie widzieć nieregularnie poruszające się iskierki, które normalnie są wszędzie, gdzie nie spojrzycie. To nie są czary mary. I zapewne każdy z was w ciągu swojego życia parę razy już coś takiego doświadczył. Tak czy nie? Możecie odpowiedzieć na to, albo ktoś, jak to chciał. Tak, zgadza się. I teraz w większości przypadków, bynajmniej ja nie umiałem tego sobie wytłumaczyć. Myślałem, że to jest jakieś oślepienie, że to jest, że było zbyt jakieś tam ostre światło i coś tam. No wytłumaczyliśmy sobie to pewnie w różny sposób. Teraz wam wytłumaczę to z punktu plazmatycznego, jak żeśmy to wczoraj zrozumieli na plazmaczacie. Nie wiem, czy to jest 100% to, ale uważam, że jest to bardzo blisko. Na pewno jak sobie przypomnicie ten element, jak zaczęliście widzieć te takie iskierki przed oczami, które się tak jakby poruszały w swoim własnym, powiedzmy, określonym elemencie i powietrze na nie, ruch powietrza nie miał wpływu na to. Absolutnie, one sobie chodziły jak chciały. To teraz przypomnijcie sobie, jak daleko je widzieliście od siebie. Blisko siebie, dalej od siebie, kilka metrów od siebie. Może ktoś tutaj odpowiedzieć na pytanie? Ja dokładnie dzisiaj to widziałem, więc mogę powiedzieć. O ile widział coś takiego? Widziałem to, nie wiem, no, z 20 centymetrów od siebie, ale kiedyś pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, to przyglądałem się właśnie w okno, to pamiętam, że to z o wiele dalszej odległości widziałem niż w tym momencie, co dzisiaj na przykład to zauważyłem. Dobra, a kto to mówił? Sorry, bo nie poznałem po głosie. Piotrek. A, Piotrek, dobra, fajnie, dzięki Piotrek. Ktoś jeszcze by się chciał podzielić? Ja osobiście jak gdyby widziałem, ale to był jakiś czas temu. Ja widziałem to w odległości jakieś tam 30 centymetrów. 30, tak mniej więcej, prawda? Dobra. Okay. No ja to widzę coś takiego, jak się na przykład w niebo wpatruje, kiedy jest, powiedzmy, takie ładne niebieskie, to wtedy widać wyraźnie takie kuleczki latające w różnych kierunkach. Aha, i jak to widzisz, jak daleko od siebie? Ja myślę, że to jest dosyć blisko. Dobra. Ktoś jeszcze? Chcę tutaj zadać głos? To teraz wam powiem, moi drodzy, z naszego punktu zrozumienia i z tego, co dr Kesze odpowiedział Mateuszowi, bo oglądaliście ten film dzisiaj, prawda? Tak, wiecie. To teraz ten punkt, ta odległość, które, i trzymajcie się teraz po ręce, której to widzicie od siebie, to jest nic innego jak tarcie kul waszej aury o pola środowiska. To tak jak słońce że swoimi polami o atmosferę Ziemi widzimy światło, widzimy dzień, tak samo my widzimy właśnie w postaci tych, powiedzmy na razie, białych kropeczek, widzimy dokładnie tarcie pól naszej aury. Co by na teraz, w momencie, kiedy lokalizujecie swoją duszę i przechylacie delikatnie głowę na chwilę obecną i na chwilę obecną intensyfikujecie to poprzez własne palce, jesteście w stanie to replikować praktycznie za każdym pojedynczym strzałem. Pięć minut spokoju. Dwie minuty spokoju. Nie myślenia, nie poszukiwania.
ustawienia wzroku w pozycji stereogramowej, że tak to nazwiemy sobie w cudzysłowie, bo zakładam, że każdy już rozumie, chodzi. Przepuszczenie pól przez siebie, zrównanie i wyczucie duszy, zwiększenie przepływu pomiędzy duszą fizyczności, czyli sercem, i duszą tą właściwą, czyli powiedzmy duszą tą, która się znajduje w mózgu, i zaczynacie widzieć poruszające się elementy. Te białe iskry. Teraz kolejne doświadczenia na pewno nas dziś poprowadzą. Dlatego chcieliśmy się dzisiaj z wami podzielić tym, żebyśmy wszyscy zaczęli praktykować i niech to już się stanie naszym językiem powszechnym. Bo to nie są czary mary. Doskonale rozumiemy to z punktu widzenia technologicznego i z tego, jak robi to nasza planeta. To jeżeli nasza planeta ma aurę, czyli atmosferę, i nasze ciało, ponieważ jest też w pewnym sensie gazowe, a więc zachowuje strukturę tego, jaką zachowuje struktura nasza atmosfera, to my też musimy mieć aurę. I też musimy naszą aurą wydzielać światło w stosunku do otoczenia. Bo przecież każdy nasz ruch powoduje tarcie manifestacji naszych pól względem pól środowiska. Teraz jest pytanie, moi drodzy. Czy jeżeli nauczymy się intensyfikować to, czyli zagęszczać, to czy przypadkiem te kropeczki, które teraz żeśmy widzieli, mniej więcej wiemy, o czym mówimy, czy te kropeczki nagle nie zaczną się tworzyć ścianą? Albo inaczej powiem, skórą spaceshipu. Rozumiecie, moi drodzy? No tak, tak, rozumiem. Ale jakoś mało entuzjazmu w was. Myślę, że właśnie obserwujemy proces trawienia. Każdy to musi gdzieś tam stawić. Dlatego to nagrywamy, moi drodzy, żeby nie było tutaj jakichś niejasności. I ja nie twierdzę, że to, co mówię, to, co wczoraj żeśmy zrozumieli, że to jest po prostu tylko i wyłącznie to. Oczywiście na pewno tyle, ile nas jest, tyle jest różnych dróg dojścia do tego elementu. Ale przynajmniej mamy początek już. I rozumiemy, że te elementy, które wcześniej widzieliśmy i nie umieliśmy sobie wytłumaczyć, są jak najbardziej naturalnym procesem. Tylko, że nie chcieliśmy go widzieć. No, ciekawie. Mega. Tak, początki były zawsze takie, że skupialiśmy się nad tym 10 minut dziennie, odczuwaliśmy 5 minut dziennie albo 3 minuty dziennie, a z biegiem czasu odczuwamy to w 80% całego dnia. Także to jakby idzie do przodu, nie? No, zgadza się, jak najbardziej. Fajnie. Ja bym się chciał jeszcze podzielić, bo wczoraj gdzieś tam uciekłem, a Marek zadał pytanie, bo gdzieś tam skwitowałem tą sesję, która była dość długa. W pewnym momencie już się zrobiło późno, wymiękłem, poszedłem spać, ale zauważyłem kątem oka, że Marek zadał pytanie, bo tuż przed wyjściem napisałem, że mi się dziwne jakieś, powiedzmy, obrazy kreowały i chciałem to odpowiedzieć Markowi na to pytanie. Gdzieś tam sobie wczoraj siedząc i praktykując, spojrzałem się na sufit i była na nim mucha. I w pewnym momencie ta mucha mi się rozdzieliła na dwa. Okej, tak, każdemu może się tworzyć taka iluzja przed oczami. Tylko ta mucha rozdzieliła się na dwie muchy, z czego jedna z nich zaczęła się poruszać, a druga stała w miejscu. Nie? Także nie było to, powiedzmy, złudzenie czy zjawisko symetryczne, tylko tak jakby te dwie muchy, każda, ta druga w sumie też się gdzieś tam powoli rusza, ale ta jedna rusza się dużo szybciej i one... Mimo, że gdzieś tam później skupiając wzrok, wychodząc z tego stenu, coś tam z tego typu spojrzenia, gdzieś tam coś to zjednywało w jedną muchę z powrotem, ale za chwilę mogłem wrócić do tego etapu dwóch, gdzie każda zachowywała się jak oddzielna taka jakaś jednostka. Nie?
A później w ogóle się tej muchy, obu much z obrazu pozbyłem, a nawet przez pewien czas zaczął mi w ogóle uciekać cały sufit sprzed oczu, tak jakby w ogóle tej struktury, na którą patrzę, tam nie było. Także to tyle w odpowiedzi na Marka pytanie. No dzięki, dzięki, że pamiętałeś o tym. Teraz byłem trochę w tle, ale wiem, o co chodzi. Też to miałem wielokrotnie, tylko wtedy jeszcze się tym nie zajmowałem. Tylko czemu one się zachowują, bo wiesz, tak przy takiej, no można zrobić zeza, jakaś iluzja i tak dalej, ale czemu jedna idzie, druga stoi, albo jedna idzie w lewo, druga idzie w dół i nie ma tutaj jakiejś takiej symetrycznej synchronizacji jakby odbicia lustrzanego, gdzie można by to sobie wytłumaczyć. Ja tak na pierwszy rzut, gdzie bym to mógł jakby zinterpretować, gdzie moje rozumowanie jest na tym poziomie, gdzie jedno oko i drugie ma różne jakby oddziaływanie pola i jedno może mieć szybsze wibracje tego pola, szybsze pole, które odbiera jakby szybszy ruch, a drugie spowalnia. Tak mógłbym to wytłumaczyć, nie wiem, ale chyba coś w tym jest. No. Czyli mamy różny balans w dwóch półkulach, nie? Różne pola. Ale może się mylę, nie? No nie wiem. Tak na pierwszy... Nie, no tak, na pewno. Przecież jak wrócimy do tego nagrania, które było teraz przetłumaczone, to tam jest wyraźnie powiedziane. I nawet jest zaznaczone, że przy tej całej zabawie choroby wieńcowe, jakiekolwiek fizyczności nie mają najmniejszego znaczenia. Więc moi drodzy, wystarczy po prostu usiąść, wyprostować się, rozłożyć palce, zassać pola, bo już wiemy, że mrowienie w palcach jest niczym innym jak zwiększeniem napięcia plazmatycznego, przesunąć to przez swoje ciało, spróbować, ci co mają więcej odczuć, to wiadomo, ich emocje już są bardziej jak gdyby rozwinięte, to im jest łatwiej już z tym, ci co początkują, też może być im łatwo, wcale nie mówię, że nie, bo mają pomoc tych osób, które już do tego zrozumienia doszły. Przesunąć głowę troszeczkę do przodu w stosunku do klatki piersiowej, żeby tył głowy zrównał się z linią serca. Poszukać tego punktu w głowie, którym jest dusza, przytrzymać go, zwiększyć jego pola poprzez właśnie przytrzymanie czasowo tej świadomości posiadania tego punktu. W pewnym sensie spojrzeć przed siebie w sposób stereogramowy na chwilę obecną i zobaczyć to, co jest czymś niesamowitym i uświadomić sobie, że to jest końcówka mojej aury. To jest moja bariera w tym środowisku, którą mogę stworzyć jako skóra mojego spaceshipa, mojego domu. Jeżeli rozumiem to, to mogę zacząć się karmić z tego. Bo doskonale dr Kesze powiedział, że w aurze pola chodzą w dwie strony. No pewnie, no bo przecież inaczej by nie było granicy tych pól. Także tym chciałem się dzisiaj z wami, moi drodzy, pochwalić z mojej strony. Sorry Marcin, że tak ci przerwałem, ale nie chciałem jak gdyby tego robić zbyt długo, więc... Nie, no bardzo dobrze, słuchaj, bo jak to się nazywa, bo... Zrobiliśmy to szybciej, bo ja szukałem troszeczkę od innej strony tego wszystkiego, ale poszło dużo łatwiej, więc super, dla mnie bomba. Ja jestem leniwy, więc wolę to w pewien sposób do tego dojść szybciej niż wiesz, niż szukać i grzebać po filmach, jak już ktoś do tego doszedł. Taka jest normalna natura, tak? Nie będziemy odkrywać koła na nowo. Dokładnie. Także fajnie, cieszy mnie to niezmiernie. Nie wiem, jak inni moi drodzy, jak wy to odczuwacie. Po prostu powiem wam jedną rzecz. Na chwilę obecną prościej być nie może. Później będzie prościej, ale na chwilę obecną, chyba że ktoś zna lepsze techniki, to niech przyjdzie i nas nauczy. My uczymy za darmo, zapraszamy tych, którzy twierdzą, że rozumieją to lepiej, żeby nas nauczyli. Nie ma problemu.
ale polecam wam usiąść sobie, znaleźć sobie kilka minut. Nawet, moi drodzy, jak jedziecie samochodem, weźcie rękę i otwórzcie palce. I zobaczycie, że możecie to robić wszędzie. Teraz jest wasz problem. Nikt za was tego nie zrobi. Także ja wam dziękuję bardzo. No, dzięki serdeczne, Paweł, bo uprościłeś to naprawdę w bardzo dobry sposób. Mateusz, też dzięki za zadanie tego pytania, bo mamy tutaj jakby sporo kwestii do przodu w pewnym sensie i możemy się zacząć tym bawić, możemy to zacząć ćwiczyć. Myślę, że jeżeli teraz nie ma więcej pytań ani nic takich ważkich rzeczy, bo już zbliżamy się powoli do trzeciej godziny, to myślę, że powinniśmy jeszcze sobie na sam koniec obejrzeć film wspominający Fabio i na tym filmie zakończymy dzisiejsze spotkanie. Także Przemku, jeżeli możesz go podzielić, to bardzo proszę. No i tutaj, moi drodzy, jeżeli mogę jeszcze Marcinie dodać na chwilę, jeżeli widzicie ten film, to moi drodzy, zbankujcie do niego. Już większość z was rozumie, co to jest proces bankowania plazmatycznego, więc moi drodzy, to jest właśnie po to puszczamy. Także dziękuję też wszystkim ze swojej strony. No nie ma głosu, Przemku, byś musiał to podzielić z głosem. No właśnie podzieliłem to z głosem, bo to jest ten film z końca. Nie wiem, czy tam był głos. Jeszcze raz może podzielę. Na pewno był. Był? Dobra, jeszcze raz podzielę. Nie wiem, czy tam mikrofonu nie miałeś wycisunego. To nie idzie z mikrofonu, wiesz. Pięknie działa, nawet na komputerze mi nie chodzi. Wyjdę jeszcze raz z tej aplikacji. Weź może ten głośnik przesuń tam, tą kropkę. I w ogóle w głośnikach nie leci, tak jakby w ogóle nie było. A kropki nie mogę ruszyć, zobacz, cyk. Nie chce się, w ogóle się nie chce ruszyć. A tu jak robię na ekranie, to mam volume, zobacz, 200%. Dobra, daj mi chwileczkę, zaraz ja to znajdę. Powiedz mi, jaki tam jest czas mniej więcej. 7:40 do końca. Ja zrestartuję w międzyczasie, zobaczymy, kto szybciej tam się uda. Okay, thank you very much, Mr. Keshe. And that'll be the end of the 179th Knowledge Seekers Workshop for July 6, 2017. We'll end with the Fabio video here. Thank you.
Dziękujemy wszystkim za udział w 84. spotkaniu poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. Zapraszamy na kolejne już jutro o godzinie 21. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dzięki serdeczne. Dobra.